Hej, z tej strony jest Max Bodak. Jesteśmy na kanale Bodak Boxing Coach. Jesteśmy w Żoliborskiej Szkole Boksu. I w trzecim odcinku bym chciałem pokazać coś nowego, niestandardowego. Ale jak dostałem tyle wiadomości i komentarzy, których prosili pokazać, jak wygląda mój pierwszy trening, jak ja zaczynałem, i stwierdziłem, że to dzisiaj pokażę. Idziemy. Hop! Pytali, od czego zaczynałem pierwszy swój trening. No to wiadomo, od podstaw, od pozycji, od chodzenia, od drzewa lewego prostego, od prawego prostego. Pokażę wam, jak trenery w Radzieckim Związku pokazywali pozycję bokserską. Stawimy dwie nogi razem, prawą nogę stawimy z tyłu lewej, tak żeby palce były dotknięte do pięty. Robimy kąt 90 stopni, przykręcamy nogę i kierujemy palce trochę w bok, w prawym. To jest pozycja dla praworęcznego. Dla leworęcznego to jest prawie taka sama, tylko odwrotnie. I jest jeszcze trzecia pozycja frontalna. Frontalna to jest jak dwie pięty w jednej linii razem. Coś takiego. Pamiętajcie, że to boks jest to indywidualny sport i pozycja dla każdego jest troszkę inaczej. To jest wyższy, muszą stoić bardziej szerzej, żeby przypuszczać. To jest mniejszy, bardziej frontalny, żeby mniejszymi krokami podchodzić do przeciwnika, który ma dłuższe ręce, większy zasięg. Czyli różna budowa ciała, różna pozycja. Ktoś ma szersze barki, dłuższe ręce, dłuższe nogi. Od tego i zależy. Zaczynamy od pozycji. Pokażę, jak wygląda pozycja przed lustrem. I pierwszy was przeciwnik to będzie odbić się w lustrze. Ustawiamy się. Pokażę dla praworęcznego. Czyli lewa noga do przodu, jak pokazywałem. Mniej więcej pokazuję na trochę szerzej niż barki, szerokości barków, tak? I nogi lekko ugięte w głowie, lekko jesteśmy pochylone, barki do przodu, pozycje ręce wysoko, ale najpierw skupiamy się tylko na nogach, nie z rękami. Nogi lekko ugięte, jak pokazywałem w tej pozycji, lekko skierowane i zaczynamy od kroków, czyli chodzenie. Do przodu zaczynamy od lewej nogi, prawą dostawiamy, lewy, prawy. Główne, żeby była trochę szerzej nogi, żeby nie stać w jednej linii, jak mówiłem w przednich odcinkach, żeby nie krzyżowych. Tak, i zaczynamy. Lewy krok, prawy dochodzimy. Lewy krok, prawą dochodzimy. Do tylu odwrotnie. Prawy krok, lewy dochodzimy. Wszyscy ruchy wypełniamy od palców. Jak mówiłem w przednich odcinkach, główne, żeby nie stać w jednej linii, bo łatwo wtedy przewrócić, żeby nogi lekkie były, lekko ugięte, bo jak stoicie na prostych nogach, łatwiej was przewrócić. I stajemy na pełnej stopie, możecie stać na przepełnej stopie, ale w głowie wszystko robimy na paluszkach, czyli stajemy na pełnej, ale bardziej skoncentrowanych na paluszkach. I zaczynamy każdy ruch od palców. Do przodu, do tylu, w lewy bok, w prawy bok, to jest podstawowy ruchy. Czyli do przodu dostawiamy prawą nogę, od lewej zaczynamy od palców, prawą dostawiamy. To samo do tylu. Prawą idziemy od palców, lewą dostawiamy. Coś takiego. I cały czas powoli, czyli chodzi nie na ilość, a na jakość. Po każdym kroku staramy się poprawić tą pozycję, żeby nic się nie zmieniało. Na tym samym dystansie nie więcej. Dlaczego zaczynamy od chodzenia? Bo to jest łatwiej. Jak chodzicie po ulicy krokami, tak samo i tu krokami, tak? Jakby dałem od razu ćwiczenie w tym ciągu skakanie, to jeszcze nie umiecie przynosić ciężar wagi i słabo by to wyglądało. Dlatego skupiamy się, żeby ciężar wagi był po środku. Obserwuję, jak niektóre osoby się za bardzo pochylają do przodu, to 5% daje lekko do tyłu w ten sposób. I przy każdym ruchu, żeby nie pochylić się, bo niektórzy mają takie błędy, jak zaczynają do przodu, to się stają już tak, w ten sposób. Nie robicie tego.
jak już skończyli z tym, ładnie chodzicie na nogach, czujcie ten dystans między nóg, zawsze pozycja, wracamy już do pozycji i ustawiamy rąk, ustawienie rąk, wracamy na to. Główne to, żeby chronić wątroby, splot, brodę, luki brzegowe, czyli prawa ręka tu blisko, broda ściągnięta, głowa ściągnięta do klatki, lekko uginamy się w klatki, lewa ręka do przodu, bark lewy, lewy bark do przodu, żeby chronić od czasów sierpów, nie więcej. I już połączamy z nogami. Pozycja i z nogami łączymy. Chodzenie. Luźno, spokojne, barki luźno, nie spinamy. Po co tracić siłę? Spokojno, raz, 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 raz. Jak chciałem skupić się na tym odcinku, pomyślałem o tym odcinku, żeby nagrać. Od razu się, że przypomniałem mi, jak ja zacząłem swoje początki i miałem już na Białorusi, w ogóle miałem 3 trenera, tak? To jest czwarty mój trener w Polsce i mój pierwszy trener kazał robić tak, w ten sposób. Jedną robimy krok, a drugą przesuwamy. To samo w drugą stronę. Krok, przesuwamy. Tu, wtedy łatwiej, jak idzie się już następny poziom chodzenia, na przykład w skakaniu, tak? Żeby łatwiej wam było przeskakiwać i wtedy jesteście bardziej stabilni. Żeby drugą nogą trochę przesuwać. Chcę skończyć ten odcinek zwykłym ciśnieniem z piłką tenisową. Czyli piłka tenisowa zwykła, wasza pozycja, w której już wy nauczyli, ja daję to na pierwszych zajęciach też, to ciśnienie. Wchodzimy, pozycja bokserska, odbijamy. Staramy się, żeby ręce wracały w waszą pozycję, której wy się nauczyli. O, jak piłka leci do przodu, żeby się nie pochylić. Nie do przodu, nie do tyłu. Równowagę trzymać w tą pozycję, którą pokazałem. No i nie więcej w ten sposób. Możecie jak chodzenie zrobić, jak przesuwanie. Możemy, jak ktoś już dobrze radzi, ze skakaniem, tak? W ten sposób. Słuchajcie, temat jeszcze jest nieskończony, dlatego że podzieliłem to na 2 odcinki, bo za dużo jest informacji, chcę wszystko wam powiedzieć. W następnym odcinku dołożę ciosy podstawowe proste, uniki od ciosów prostych. Jak masz jakieś pytanie, to zostaw w komentarzu. Dzięki, że obserwujecie, że jesteście z nami, że odbieracie dobrze. Pozdrawiam was serdecznie, Bodak Boxing Coach.